Witam serdecznie. Kilka minut po szóstej. Ja już jestem na łowisku. Dzisiaj lekko z batem kompaktowo, ale szybko jeszcze przyjechałem. Patrzcie, jakie piękne kratowiska. Nabiorę sobie do woreczka, później jak będę wracał, wziąłem dwa wiaderka, to będę miał na kilka wypadów. No to ładnie. Głos się nie nagrywał, tak jak w końcówce ostatniego filmu, tak i teraz. Coś mam problemy z tym GoPro, też przy połączeniu z mikrofonem. Tak szybko wam streszczę. No, zostawię sobie na razie może tą wędkę tutaj. Na razie i tak jest cisza. W zbiornik Żółtańce mamy godzinę siódmą. Myślę takie 3,5-4 godziny z batem. Chyba żeby była całkiem lipa, no to myślę po godzinie, półtorej rozłożę federka. Inny całkiem wiatr jest z drugiej strony, więc możliwe, że to jest przyczyną, że ryby tak dzisiaj nie będą żerowały. No zobaczymy. Co dzisiaj tutaj mieszałem, co widzieliście? Na początku była to ziemia w stosunku 1:1 z zanętą, Wonder Black i taka płociówka. Dodane dość sporo kolendry, ale później jeszcze jak widzieliście, przesiałem sobie trochę ziemi z kratowiska tutaj lokalnego, że tak powiem. I tą mieszanką, co zanęciłem, zrobiłem sobie taką bardziej niedomoczoną, choć ona fajnie się kleiła. A tutaj resztę mam taką domoczoną, zaraz sobie jeszcze raz przesieję i będę miał na później. Mniejsze później kulki, ale częściej. A teraz na początku sobie donęciłem te cztery kulki takiej średniej wielkości. No i zobaczymy. Patrzcie, wiatr wieje w lewą stronę, a prąd podwodny jest w drugą stronę i w prawo trochę ten spławik znosi. Zaraz sobie minimalnie zwiększę grunt. No i będę działał. Próbowałem wbić ją pod purkę. No to się skąpałem tylko. Dobrze, że akurat kalosz mam gdzieś do tej wysokości, więc nie ma tragedii. Trochę krzywo tu się siedzi, bo te schodki już po latach tutaj trochę sparciały. No, pinka jest. Jedną pinkę fluo teraz nałożyłem. Zaraz jeszcze możliwe, że jest mniejszy haczyk. Jakiś taki najmniejszy, co posiadam i zobaczymy, czy w ogóle jakaś drobniczka się czepi. Kompaktowo dzisiaj próbowałem zabrać. Na raz mi się udało, więc się z tego cieszę, bo tutaj kawałek trzeba iść. No i nic, w żadne jokerce, chodki się dzisiaj nie bawię. Sama pinka, zanęta, chlebek tostowy właśnie dodawałem do tego. W zanadrzu mam kukurydzę i taką maszynkę do zmielenia jej, ale na razie nie zapowiada się, żeby była potrzebna. Myślałem, jak dużo tej drobnicy będzie, to po prostu, żeby troszkę się wygrubić. Ale to chyba będzie zbędne dzisiaj. Dobra, spróbuję coś przykombinować. Trochę dłuższy przypon z mniejszym haczykiem. Dobra, jest pierwsza płoteczka. Mała, ale jest, widzicie? Troszkę mniejszy haczyk. I od razu jaka różnica. Jedna pineczka fluo, więc może nie będzie tak źle jak się zapowiadało. Myślałem, że może ten wiatr wszystko popsuł i dzisiaj już nie będzie takiego wędkowania jak ostatnio i zabawy z płoteczkami. Kolega już dojechał, rozkłada federka. Zobaczymy. Przesieję sobie tą zanętę, co mi została. Zrobię na zaś kilka kulek i tak później będę sobie dorzucał.
bardziej domaczać nie muszę. Dobra, pięknie to jest. Już sobie zrobię taką końcową mieszankę. Chyba branie miałem. Ten chlebek tostowy. Końcówka tych pinek starych. Trochę mam też świeżo wyjętych. Mrożonych. Pieczywko fluo. I trochę tej konopi. Polędra tam jest. Na razie jeszcze kulek nie będę lepił, niech to sobie, niech ten chlebek sobie ładnie wodę wchłonie, a później kilka takich mniejszych zrobię. Fajne, aromatyczne. Zobaczmy do spławika. Coś tam go przytapiało wcześniej. Patrzyłem z góry. Robak lekko wyssany. No na razie bez szału. Niedługo się pobawię jeszcze trochę gruntem. Założymy teraz może czerwoną. Niech się dzieje. Jest kolejna ryba, minimalnie większa. Tak, to już fajna płoć. Piękna. Za chwilę sobie rzucę kulkę, tylko będę bardziej rzucał w lewą stronę. Tam jak jest taki prąd podwodny, to będzie mi fajnie powolutku znosiło właśnie w prawo i tam też spławik lekko płynie. Na razie na takim gruncie łapię równo z dnem, a później najwyżej sobie zwiększę w celu sprawdzenia, czy może jakieś większe będą bardziej ochoczo nastawione, żeby pobrać przynętę z gruntu. Myślę, że pół godziny już wędkuję. Na początku było słabo, przez pierwsze 15 minut, później się wydłużyłem troszkę przyponem, wycieniłem haczyk i coś się zaczęło dziać. Jeszcze z 10-15 minut i będę sobie tak rzucał właśnie po jednej małej kulce, gdzieś właśnie co kwadrans. Parę tych płoteczek wyciągnąłem. Jeszcze jedna. Idę kulkać zanętę. Dość sporo kulek tych sobie zrobię. Będę tutaj miał pod ręką i sobie rzucał. Co 10-15 minut myślę. No jeszcze zobaczymy, jak to tam będzie działało. Bo nie są te ryby jeszcze tak nakręcone. Nie wiem, czy jest ich tak mało, albo też może jest ich wystarczająco. Tyle, że już tutaj nie ma towaru na dnie. Teraz to sprawdzę. Ale branie było ładne. Niestety nie zaciąłem. Na razie już więcej robactwa nie będę dodawał. Czyli bez żywych pinek tutaj w zanęcie. O, teraz bierze, jak mnie nie ma. Co za menda. I coś takiego sobie robię. Takie ala wałeczki. O, słoneczko coś tam się przebija. Więc nie ma najgorzej. Zimno w każdym bądź razie nie jest. Dobra, myślę. Tyle na razie. 6. Zobaczymy, jak to będzie działać. I taka jedna kulka poleci od razu. Może już ryba się zacięła. Jak mówię, bardziej w lewo. Oj, troszeczkę za daleko. Dobra, wrzucę teraz jeszcze jedną, a później już po jednej będę wrzucał. Jedną bliżej, drugą dalej. I spoko. Zmieniam robaka. Tutaj wyssany. Tak jak mówiłem, coś tam ciągało ten spławik. Zakładam sobie dwa robaki. No i niech jedzie ten spławik. Chcę się dzisiaj obłowić tych płoci. Może jakiś karasek by już podszedł.
wiadomo, luty, ale kurczę, zaraz okulary będę musiał nakładać. Możliwe, że chwili potrzebują po donęceniu, żeby tutaj wrócić. Chwilę po donęceniu melduje się pan Krąpik. No, muszę wam przyznać, że słabo. Po tym donęceniu z 2 czy 3 krąpiki odłowiłem i tyle. Tyle, że też grunt obniżałem, żeby już przynęta leżała na dnie. No i może to jest zła jednak decyzja. Jeszcze chwilę tak zobaczę i wrócę do takiego poprzedniego gruntu, co miałem. Teraz ten spławik bardziej stoi w miejscu, choć też go ten dryf troszkę przesuwa w przeciwną stronę do kierunku wiatru. Po południu jakieś przelotne opady nadają, ale tutaj coś nam szybko się ciemno zaczyna robić. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba uciekać. Ja żadnego parasola nie mam. No nic, na razie wędkujemy. Czekam, aż te płocie przyjdą, bo na razie no średniacko, średniacko. Teraz troszkę zmniejszyłem grunt i zobaczymy. Zrobię taki zabieg. Może te ryby potrzebują więcej robaczków, żeby je tutaj utrzymać. Ostatnio właśnie dużo dawałem do koszyka, jak na feder tutaj byłem. Więc tej kulki, te dwie kulki sobie rozwalę. Dodam troszkę tej pinki, czy troszkę, no w miarę dużo. I zrobię po prostu z 5 takich jeszcze mniejszych kulek. Rzucimy. I sobie stoi, rzucam za nętę. Postaram się tak trochę zasmużyć. Teraz tak nie zbijałem dobrze. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. I jest chyba branie. Tak, czyli możliwe, że jednak ryby potrzebują zamieszania. Troszkę za bardzo ubiłem tą zanętę i za mało robaków dałem. Chociaż wtedy też po donęceniu te 2-3 krąbiki mi wpadły i się uciszyło. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jest kolejna i to już fajna. Nie, krąbik. Może akurat to zadziała. O, uciekł. Ale spryciarz. Za chwilę jeszcze troszkę spróbuję zmniejszyć grunt i zobaczymy, czy to przyniesie skutek w postaci częstszych brań. Bo szczerze mówiąc, to już mogę się bawić z tą całkiem drobnicą. Zmieniłem nastawienie co do tego, jak wyglądało na początku. Byłem w miarę pewny, że tu będzie tych płoteczek sporo i że będę chciał selektywnie odławiać coraz większe. Też z tego względu wziąłem kukurydzę ze sobą. Nawet jej nie otwieram. Choć myślę, że taka miazga z kukurydzy by nic nie zaszkodziła. Ale na hak, no nie ma sensu zakładać ziarna. No, podnęciłem sobie znowu taki 5 małych kuleczek i branie natychmiastowo. Mała płotka. Możliwe, że to jest poprawna taktyka na dzisiaj. To już sama drobnica się czepia. Na razie jeszcze grunt tak równy z dnem. Może centymetr, dwa nad. Długo chciałem sobie spróbować troszkę mniejszy jeszcze. Bo już z gruntu próbowałem, to nie dość, że jakieś tam trawki wyciągałem, to też dużo dłużej było trzeba czekać na branie. No niestety. Była ta jedna ryba natychmiast po donęceniu i odcięło. Teraz na mniejszym gruncie już trzeci rzut. Albo taki dzień, albo możliwe, że już tutaj na troszkę tym głębszym, bo jest pół metra różnicy. Już tak nie chodzą te płocie. Bardziej poszły na płytkie się wygrzewać. Niby luty, ale już z 10 dni mamy fajną taką pogodę na plusie. Pomiędzy 5 a 10 stopni. Kurczę, 8.40 jest. Wiecie co? Może rozłożę sobie federka i te 2 godziny jeszcze na federka. Jakoś nie wbiłem się w te płotki tutaj z batem. Myślę, że może feder tu odmienić, otworzyć mi tą wodę. Teraz jak mi się uda wbić jakoś fajnie tą podpórkę, to rozkładam federka. Mam ze sobą chyba 2 czy 3 koszyczki. Portfel z przyponami. Zanęta jest gotowa, więc będziemy jechać. No i tak, feder rozłożony. Dzisiaj zamek Razor 3 metra. Nie mam ze sobą gruntomierza, więc zakładam szybko open windowa. Taki mały 30 gramowy wygruntuję sobie jakoś tak dość szybko. Siadłem sobie wyżej, podpórkę dałem tutaj, bo nijakie nie mogłem jej wbić. O, dobra, tu mam jakiegoś klipsa, zaraz sprawdzę z głębokością, tam trochę dalej później, ale chcę bliziutko sobie łapać. Raz, dwa, trzy. Trzy i troszeczkę. Wydłużę się trochę. 2-3 metry i zobaczę. Mam 2 open windowe, jeden taki otwarty koszyczek, ale mały. Raczej otwarty będę wędkował. Raz, dwa, trzy. O, tu trochę głębiej. Taki on z sobą koszyczek. O, 30 gramów to dobrze, bo dzisiaj jest wieterek. Myślałem, że to 20.
Wziąłem z sobą trzy koszyczki, tak na wszelki wypadek tego federa schowałem do małego pokrowca, no i najwidoczniej się przyda, a też jakieś urozmaicenia. Już mi się ten bat, szczerze mówiąc, znudził po tych dwóch godzinach tych słabych brań. Na razie myślę cztery takie koszyczki wpuszczę, a w tych koszyczkach, co będę wędkował, trochę jeszcze ekstra robaków dodam. Wtęcone, zakładam przypon i jedziemy. 50, 01, myślę, założę przypon. Jakiś mały haczyk, 18 i zobaczymy. No i tak, ja już se wędkuję. Zrobiłem dwa już zarzuty. Jak tutaj se składałem bata i porządki jakieś mało robiłem. No i bez cyknięcia nawet, więc z tym federem też tak łatwo nie będzie. No tak, myślę, po 20 minutach federa już pierwsze obsmoktanie było, ale nie zauważyłem nawet brania. Niby siedzę, patrzę się. Trochę się zagadałem z kolegą, ale cienko chyba ogólnie dzisiaj. Jak tak będzie, to z godzinę posiedzę i będę leciał. Wiecie co? Ryby sobie już teraz wypuszczę, niech ta siatka sobie schnie, pierdziele. Nie mam ich za dużo. Jakichś wielkich okazów nie było. Ta chyba taka najładniejsza dzisiaj. Tak, może z 10 ich miałem. Spróbuję jeszcze te płocie jakoś przywołać. Dam więcej kolendry. Trochę słodzika. I pieczywka fluo. Nie mam pomysłu za bardzo. Więc spróbujemy tak. Damy teraz może czerwone dwie pineczki. No i jest pierwsza płoteczka, raczej nie nawet taka głupia. Ciężko jest je zaciąć, naprawdę. Znowu zacząłem przybijać wzdłuż robaka. Wypuszczę ją sobie. Jedziemy dalej. O, jest kolejna ryba. Nowy gatunek dzisiaj, jest garek. Się przybłąkał. Jest kolejna płoteczka. Taka piętnasteczka. Agresywnie brała. Teraz założyłem cztery topione chyba pinki. No i powiem wam, że zwiększyłem rozmiar ryb. Ta już piękna, 20 taka. No i pięknie już. Tak to ja się mogę bawić. Już jest płoć jak na luty. Jest kolejna fajna płotka raczej. Więcej robaków na haku. No i troszkę niby trzeba czekać na te brania, ale już naprawdę pokaźne te ryby są. Patrzcie, jak na luty, przyznacie, że piękna, naprawdę. Patrzcie, jaka płoć. I płyń, płoteczko. Przyprowadź mamuśka. No więc nie najgorzej. Taka płoć, to moim zdaniem, ratuje mi nawet dzisiejsze wędkowanie. Jestem zadowolony z niej. Warto było przerzucić się na feder. Na początku było marnie, później rybki trochę się wkręciły. I też rozmiarowo się powoli zwiększają. Wiatr się zerwał dość mocny. Zobaczymy, jak to dalej będzie. No, ja raczej pół godziny, godzinę i też będę leciał.
Chyba będę się zbierał. Brania wygasły. Teraz już próbuję tak jak wcześniej, na jedną, na dwie pineczki. I też cienko. Zaraz się zbieram. Po drodze jeszcze zahaczę kretowiska, mam dwa wiaderka. No jak dałem teraz jedną pineczkę, to coś tam dziubię. Ale też trzeba czekać dość długo na brania. Wiatr też dość taki zimny, więc nie będę tutaj siedział dłużej. Popróbowałem sobie i bata, i federka. Myślę, że wypadł fajny. Nie za dużo ryb, jedna taka lepsza płotka. Myślę, że będzie coraz lepiej tutaj na zbiorniku. Jest dużo tych płoci i zazwyczaj tak końcówka marca, początek kwietnia, już takie pomiędzy 20-25, to tutaj jest normalka. No. Jest płotka. Ta już mniejsza. Ale zapewne większa niż na bata odławiałem. Nie no, fajna. Dwudziesteczka. Od razu wezmę wypychacz. Patrzcie, jaka podeczka. Ostatnia płoć i będę leciał. Zbiorę trochę tych pinek do koszyczka. No, z tego względu, że zmieniłem metodę z bata na feder, to trochę mi tej zanęty zostanie. Ale nic, zamrożę sobie. I lecę. Ja już się spakowałem. A, jeszcze siatka tam się suszy. A już tutaj coś trcało. Ale długo jeszcze czekać na te brania. O, widzicie? Siateczka sucha. Tyle, że tutaj śmieci wcześniej trochę nazbierałem. Tak, będę musiał tu porządek zrobić w domu. Trzeba następnym razem jakieś worki brać na śmieci. Zawsze gdzieś zapominam. Jeszcze tą ostatnią upragnioną rybę bym chciał. Może jeszcze raz zarzucę. Chyba na pusto. Zanęta schowałem sobie. Coś tam na haczyku jest. To zarzucimy. Dobra. Niestety, nie da rady tej ostatniej ryby złapać. Ma pusty koszyczek, już trzeci rzut. O! Jednak dam chyba radę. Mam. Widzicie. Na wizji usłyszała i od razu wzięła, mówi spadaj na chatę. Mała, ale jest. Nie, waleczna, chyba taka piętnastka. Piękna płociurka na koniec. No. I tak oto się można z wami żegnać. A nie, to krąb. No dobra. Niech mu będzie. Oj, spadł. Ale nic mu się nie stało. Dobra, płyń kolego. Dobra. To do następnego. Cześć.